Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Virgin Nowem, a to jest suplement amatora kabli, czyli uzupełnienie materiału, którego on dotyczy. W tym odcinku pokażę Wam, jak zgrać pliki z RAM-u, wcześniej zgrane z dyskietki, która była zapisana w formacie MS-DOS. Specjalnie dla Ciebie, pechowcu, kupiłem stację dyskietek zewnętrzną na USB. I jak ją przyniosłem do domu, dowiedziałem się, że działa tylko z dyskietkami HD. Czyli wczytywanie sformatowanych dyskietek na tym napędzie nie wchodzi w grę z Amigą. Więc mam niepotrzebny napęd. I właśnie przez to materiał pojawił się z takim opóźnieniem, bo musiałem nagrać te dyskietki w pracy. Więc odpalamy sobie shella. Przechodzimy do napędu DI1. Z racji tego, że w dysku RAM znajdują się już jakieś pliki, stworzymy sobie nowy folder w dysku RAM. I teraz do tego katalogu zgramy sobie wszystkie pliki, które są teraz na tej dyskietce sformatowanej w formacie MS-DOS. I tutaj posługujemy się parametrem all, ALL. Na samym końcu polecenia. To spowoduje, że skopiują się wszystkie pliki razem z folderami, z podfolderami i z podplikami. Czyli generalnie cała zawartość ścieżki, którą podaliśmy w poleceniu. W tym przypadku to był napęd wirtualny DI1. Teraz mamy wszystkie pliki w dysku RAM. Jedyną przeszkodą w tej chwili są nazwy plików, które są w formacie DOS-owym, czyli skrócone do chyba 8 znaków, tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Ja tutaj dla porównania wrzucę screena, jak wyglądały nazwy tych plików wcześniej. I w lekko przyspieszonym tempie pozmieniam te nazwy, żeby były oryginalne, żeby gra wiedziała, gdzie tych plików ma szukać. Nie wiem do końca, czy to jest potrzebne, bo ta gra działała bez zmiany nazw tych plików, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy kopiowali coś innego niż akurat te gry, no mogłoby się okazać, że gdzieś występuje jakiś błąd w znalezieniu jakiegoś pliku. Także dla świętego spokoju pokażę, jak to się robi. Musimy mieć oczywiście najpierw gdzieś listę z oryginalnymi plikami. Przechodzimy do folderu, gdzie mamy pliki z grą. No i zmieniamy. Z góry przepraszam za literówki. Trochę już nie śpię. No i wydawałoby się, że wszystkie pliki, wszystkie nazwy plików mamy już zmienione. Tak jak mówiłem, trochę mi się już plączą palce nad klawiaturą. Mam nadzieję, że jest to do zniesienia. No teraz nie zostało nam nic innego, jak sformatować na szybko jakąś dyskietkę i zgrać te pliki na tą dyskietkę. No i mamy tutaj teraz dysk empty i
to do niego właśnie zgramy wszystkie pliki z tego folderu, w którym teraz siedzimy w Shellu. Tak samo jak wcześniej, za pomocą parametru all kopiują się wszystkie pliki, podfoldery i podpliki. Wiem, że powinienem mówić katalogi, no już tak mi zostało. No tak, ale to nie wszystko, bo z tego co mi się wydaje, to ten dysk nie jest bootowalny. Zaraz to sprawdzimy. Posłużymy się tutaj dyskietką z oprogramowaniem antywirusowym, żeby sprawić, żeby dyskietka była bootowalna. Dzięki programowi Blizzard Protector sprawimy, że dyskietka będzie bootowalna i przy okazji będzie nam sprawdzać RAM pod kątem oczywiście wirusów. Więc antywirus jest już wklejony na dyskietkę. Sprawdzimy teraz, czy wszystko idzie zgodnie z planem i czy wszystko już działa tak jak należy. Dobra, ja w tą grę jestem kiepski. Tutaj tak w kwestii zakończenia tego krótkiego odcinka. Najprawdopodobniej to jest ostatni odcinek przed końcem majówki, ponieważ wyjeżdżam, najprawdopodobniej nie będę w stanie za bardzo cokolwiek skleić, żeby coś wrzucić. Ale mam nadzieję, że materiał, który będę miał przygotowany po majówce, was zaciekawi. Wydaje mi się, że być może nawet mocno, ale niestety muszę się upewnić, czy to wszystko w ogóle ma sens. No i też po majówce mam zamiar zabrać się wreszcie za komputer na bezludną wyspę. Mam taki natłok pomysłów w głowie, że po prostu rozsadzam ją od środka.
No niestety muszę przeczekać. A, najważniejsze. Wiem, że można sprawić, żeby dyskietka była bootowalna za pomocą najprawdopodobniej programu Xcopy. No ale akurat tak jakoś było mi po drodze, że tak to wyszło, a nie inaczej, także no zawsze jest to jakieś rozwiązanie, gdyby się okazało, że już są pliki na dyskietce i że już nie ma sensu je formatować tylko po to, żeby była bootowalna, to tak. No i naprawdę przepraszam was, jeżeli coś tu gdzieś mi źle poszło, no jestem już dosyć długo na nogach, jest 8 rano, a ja nie śpię od 14 dnia poprzedniego, także no, pora chyba pójść przyciąć komara. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.